sygnał z biurka potrafiły stanąć w szeregu nawet przez miejsca. A niejednokrotnie konie chłopskie albo dorożkarskie na dźwięk trąbki słabo przywiązane przybiegały z wozem albo dorożką i stawały w równym rzędzie z innymi. Są to bardzo ciekawe historie, prawdziwe, ale to jest i to może nam powiedzieć, jak te zwierzęta były wyszkolone. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa w imieniu oddziału kawalerii ochotniczej z Barwa 20. Pułkowanów imienia króla Jana III Piebieskiego, pułku, który w okresie międzywojennym na stałe wpisał się w kolory Podkarpacia, a stacjonował w mieście wojewódzkim Rzeszowie. Jesteśmy, oddział nasz jest stowarzyszeniem z osobowością prawną, który wchodzi w skład związku stowarzyszeń pod nazwą Federacji Kawalerii Ochotniczej, prawnej kontynuatorki tradycji kawaleryjskiej z okresu międzywojennego II Rzeczypospolitej. Oddział nasz jest największym oddziałem kawaleryjskim w kraju. W szeregach skupionych jest około 180 ułanów i krakusów. Po jednemu wstęp, brawo, marsz! Podstawowa komenda kawaleryjska, którą wydał rotmistrz Guzy, po jednemu wstępem marsz. Na czele zastępu wyjeżdża rotmistrz. Proszę zobaczyć, bardzo sprawne przejście do szyku dwójkowego. W tym momencie konie poruszają się kłusem. Charakterystyczny kurs. Proszę zauważyć miejsce amplitudą. To jest bardzo trudny element.
Wrócili do szyku na swoje miejsca. Nawet żeście nie zdążyli zobaczyć. Oni z powrotem są na swoje miejsca. Prosimy o brawa. Na samej. Brawo. Proszę bardzo dokładnie obserwować. Proszę zobaczyć, po kolei z powrotem na zamek wjechać na swoje miejsce. I teraz cała sztuka połączenia się z powrotem w dwójce, przy czym środkowa wolta, jeźdźcy ze środka muszą dogalopować do koni kłusujących. I nastąpiło połączenie się szyku dwójkowego. Wolty w 30 kierunkach, przy czym na wolcie zewnętrznej konie muszą galopować, żeby dotrzymać tempa koniom poruszającym się w wolcie środkowej. Dosyć trudna ewolucja, trudny element. Konie nie mają prawa się spłoszyć. Jest tu bardzo odpowiedzialna. Zobaczcie Państwo teraz. Czesanie w trójkach. Prosimy o brawa. Zasługują na brawa, proszę Państwa. A co powiecie na to, drodzy Państwo? A to na pewno jeszcze nie wszystko w dzisiejszym dniu.
Kasa wydał komendę odległość między sekcjami dwa konie, co oznacza, że przygotowuje się. Na pewno będą lepiej sekcjami, ale poczekamy i zobaczymy. Orkiestrą pułkową. Mieliście tutaj zaszczyt przed Państwem pokazać.